Otwarty mikrofon, Radia Opole. Alicja Gawinek, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu, to nasz kolejny dzisiejszy gość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To już swego rodzaju tradycja, że spotykamy się w piątek, by rozmawiać o Korpusie Solidarności. Dzisiaj chciałbym zapytać o tych nieco starszych wolontariuszy. Czy jest jakiś limit, górna granica wieku, do której można zostać wolontariuszem? Nie ma, nie ma żadnej górnej granicy wieku. Ja myślę, że to my sami sobie wyznaczamy te pewne granice. Natomiast nie, absolutnie nie ma żadnej górnej granicy, nie wynika ona z żadnych dokumentów, wynika ona tylko z tego, do jakiego czasu my chcemy, jak się czujemy, na ile się czujemy na siłach. No i też od specyfiki wolontariatu. Wiadomo, tak, to, ale to, to jakby każdy wolontariat ma różne ograniczenia w różną stronę. No właśnie, bo czy wszyscy starsi, czy wszyscy seniorzy, którzy się do Państwa zgłaszają z chęcią zaangażowania się w wolontariat, zawsze zdają sobie sprawę z tego, że to są również też pewne obciążenia, bo to jest jakby nie patrzeć na rodzaj pracy. E tak, ja, ja, to jest klub towarzyski jednym słowem. Ja myślę, że tak. Osoby, które dzwonią czy do nas pytając się, gdzie mogłyby iść na, na wolontariat, czy też jak rozmawiamy z instytucjami które, czy organizacjami, które przyjmują wolontariuszy w wieku senioralnym, ktoś, kto się zgłasza na wolontariat, ma też często świadomość tego, co może od siebie dać. tak? Możemy tych wolontariuszy podzielić na, na dwie grupy. Jeżeli teraz myślę sobie w kontekście świadomości, znaczy takich, którzy wiedzą, co chcieliby oferować w ramach tego swojego wolnego czasu, ale też takich, którzy po prostu mają wolny czas, dużo doświadczeń za sobą życiowych i, i zawodowych, którymi chętnie się chcą podzielić, ale nie wiedzą co chcieliby robić. Znaczy Mam czas, chcę gdzieś pójść, natomiast podpowiedzcie, gdzie mogę, co mogę, kto może mnie przyjąć, jeżeli już są tacy, którzy się zgłaszają. Ale jest też bardzo dużo seniorów, którzy nie do końca wierzą w siebie, to znaczy, którzy myślą, że są niepotrzebni i do których chciałabym, żeby dzisiaj trafiła też ta nasza rozmowa, dlatego że. To jest tak cenny wolontariat, to jest tak cenna, cenne działanie. Wszyscy są potrzebni, nieważne ile mamy lat. Ważne, że chcemy działać, chcemy się spotykać z drugim człowiekiem, chcemy w jakiś sposób przeznaczyć kawałek siebie dla kogoś, dla czegoś, na, na rzecz czegoś, że nie ma czegoś takiego, że kto by mnie chciał albo, albo jestem, jestem niepotrzebny. Jeżeli mam czas, jeżeli mam ochotę i chęć, absolutnie każdy bez, żadnej, bez żadnego limitu górnego jest, jest potrzebny i jest ważny w wolontariacie. Kiedy taki senior do Państwa przyjdzie, co Państwo mogą mu zaproponować? Jaką działalność? To wszystko zależy od tego, jakie w danym momencie są organizacje czy instytucje i jakie mają zapotrzebowania. Znaczy, warto też wspomnieć, czy koniecznie trzeba wspomnieć, że w Opolu działa też Centrum, centrum Senior, tak, na ulicy Krakowskiej, który żyje w ogóle, tam się mnóstwo, mnóstwo rzeczy, rzeczy dzieje i w zakresie aktywności seniorów i w zakresie wolontariatu tu też natomiast jeżeli do nas się zgłasza, czy ktoś napisze, czy ktoś zadzwoni i pyta się, czy jest jakaś taka możliwość gdzieś, bo to często właśnie w, w tym zakresie, albo ktoś mówi: chętnie poczytam, poczytałabym gdzieś, czy poczytałbym gdzieś bajki. No to w, ja naj, najczęściej mówimy, że zapraszamy, żeby się zalogować do tej bazy korpusu solidarności, bo tam baza kojarzy już jakby po, po profilu czy po rodzaju działalności, które chcemy wykonywać. Natomiast, odsyłamy w, w takie miejsca, gdzie wiemy, że organizacje czy instytucje chętnie przyjmą do swoich działań osoby w takim wieku bądź z takim zaangażowaniem o takim profilu działalności. No tutaj wspomniała Pani o czytaniu bajek, więc jak rozumiem, to jest działalność skierowana na najmłodszych, więc nie wiem, jakieś świetlice środowiskowe, tak? Przedszkola Świetlice, może? przedszkola, są szpitale, które też, też przyjmują, oczywiście w czasach, w czasie COVID-u to był ten taki wolontariat, który bardzo mocno też ucierpiał, bo nie wpuszczano. No szpitali, ja nie mówię, że wszystkie też jednostki, jakby mają taki wolontariat. Natomiast to też jest jedna z form wolontariatu, czyli tam praca na oddziałach, na oddziałach dziecięcych w szpitalach, ale często to są właśnie jakieś świetlice, czy jakieś placówki. Więc miejsca, do których można przyjść i świadczyć taki wolontariat, jest trochę. Mhm. Gdyby pani tak liczbowo miała oszacować to grono seniorów zainteresowanych na Opolszczyźnie wolontariatem. To to są dziesiątki, setki, tysiące? Ciężko mi jest powiedzieć, bo nie prowadzimy takich statystyk. Natomiast na przykład wchodząc do Centrum Seniora w Opolu, no to jest tych seniorów aktywnych bardzo, bardzo dużo. Z drugiej strony czasami pracując w jakichś lokalnych społecznościach okazuje się, że, że brakuje na przykład seniorów, wolontariuszy. Więc to jest różnie rozłożone, w zależności od miejsca, od sytuacji. Liczbowo myślę, że nikt nie jest w stanie określić. Ja bym ewentualnie mogła, jakbym sobie zajrzała do bazy Korpusu Solidarności, powiedzieć, że na dzień dzisiejszy stan jest taki i taki, co absolutnie nie odzwierciedla realnych liczb, tak? Więc, więc nie można konkretnie określić. Ale to, co, co cieszy, to to, że faktycznie jest tych sporo seniorów, którzy chcą się dzielić swoim czasem, swoją wiedzą, ale też w dalszym ciągu mówię to, co powiedziałam na początku, wrócę do tego. Jest też gro osób, które myślą, że no, nie nadają się, bo są za stare, mówiąc brzydko i kolokwialnie, ale takie rzeczy słyszę rozmawiając z ludźmi. Albo mam za daleko, albo co ja mogłabym, co ja bym mógł, a okazuje się, że ani nie jestem za stara, za stary, ani nie jest tak, że ja się nie nadaję, albo nie mam co za, czego zaoferować, bo to, co jest najważniejsze, co możemy zaoferować, to czas. A cała reszta jest do dogrania. Ale właśnie, bo tutaj jeszcze może się pojawić wątpliwość związana z miejscem zamieszkania. Czy to jest tylko działalność prowadzona w tych większych ośrodkach, typu Opole, czy, czy, czy miasta, powiedzmy, powiatowe, albo te największe w naszym regionie? Czy ktoś, kto mieszka na przykład albo w bardzo małym miasteczku, albo nawet na wsi, ma szansę zaangażować się w działalność wolontariacką? Absolutnie tak. Po pierwsze, to wszystko zależy od tego, jak wygląda sytuacja z organizacjami pozarządowymi czy z instytucjami w, w danym miejscu. Są też oczywiście takie miejsca, gdzie nie funkcjonują takie działania, ale to też nie jest tak, że nie funkcjonują, bo nie mogą, tylko dlatego, że ktoś nie wie, ktoś nie próbował. Warto było wtedy w takim środowisku popracować trochę animacyjnie, i zarówno z organizacjami, jak i ze społecznością lokalną. Natomiast są różne rodzaje wolontariatu. Są wolontariusze, są seniorzy, którzy na przykład świetnie sobie radzą internetowo. Jest w tej chwili e-wolontariat, czyli możemy świadczyć, Pracę wolontariacką za pomocą internetu czy poprzez różne działania w sieci, ale z drugiej strony też są seniorzy w takich mniejszych miejscowościach, którzy mają dużo czasu i, i mogą świadczyć ten wolontariat tam na miejscu. Tylko zdarza się, że nie wiemy gdzie, nie wiemy jak. Więc jeżeli ktoś nas słucha i pomyślał sobie o tym, że chciałby, a nie wie jak, to ja zapraszam do kontaktu do nas. Na pewno nie, nie pozostawimy nikogo bez. Bez przynajmniej wskazania, podpowiedzenia, gdzie, jak e, i dlaczego warto. Też. A z pewnością warto. Absolutnie tak. Alicja Gawinek, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opole była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Otwarty mikrofon, Radio Opole.